Targi Agro Show jak zwykle przyciągnęły tłumy zwiedzających, a my tradycyjnie już zapraszamy na wirtualny spacer z naszą kamerą po wybranych przez nas stoiskach. Bogatą ofertę maszyn na targach Agro Show w Bednarach prezentuje firma AgriHandler. Jest z nami jej przedstawiciel, pan Konrad Kot. Panie Konradzie, co wy tutaj przede wszystkim, czym możecie się pochwalić na tej wystawie? W dniu dzisiejszym mieliśmy premierę autonomicznego ciągnika rolniczego firmy Exit. Jest to maszyna w pełni autonomiczna, to znaczy może samodzielnie wykonywać pracę na polu. Wystarczy wgrać mapę, powiedzieć maszynie, jakie ma podłączone narzędzie i możemy o niej zapomnieć tak naprawdę przez 24 godziny na dobę, bo na tyle pozwala bak paliwa. Jakie to są bardziej dane techniczne? Jaka jest waga tej maszyny? Jaka jest jej moc? Maszyna napędzana jest silnikiem diesla o mocy 156 koni. Moc nie jest przenoszona bezpośrednio na przekładnie, na koła, w tym przypadku gąsienice, tylko na generator elektryczny, który napędza silniki elektryczne znajdujące się w gąsienicach. Jeśli chodzi o takie krótkie streszczenie parametrów, mamy dwa układy trójpunktowego zaczepiania, przód 3 tony, tył 8, bak 400 litrów, może żyna może pracować nam około 21-23 osi w zależności od obciążenia, masa maszyny 8 ton. Sterowana jest dzięki GPS RTK z dokładnością do 2 cm. Taka maszyna pracuje już w Polsce? Jest to pierwszy egzemplarz. W Europie i na świecie jest sprzedanych ponad 40 sztuk, które z powodzeniem pracują w dużych i mniejszych gospodarstwach. Duże stoisko przy pasie głównym wystawy prezentuje firma Agrotom. Jest z nami jej przedstawiciel, pan Dawid Porzucek. Panie Dawidzie, jakie nowości przywieźliście do Bednar w tym roku? Ogólnie przywieźliśmy 9 nowości do Bednar. Są to maszyny głównie do uprawy bezorkowej oraz do płytszych upraw. Do uprawy bezorkowej i siewu uproszczonego tutaj właśnie za mną stoi agregat AT-SNRS, na którym możemy wykonywać uprawę do 30 cm oraz jednoczesny siew, również też z podsiewaniem nawozów. Mamy też agregat AT-ST do wykonywania też siewu bezpośredniego, agregat do uprawy strip-till. Prezentujemy też bronę mulczową, kilka modyfikacji w maszynach, m.in. agregat talerzowy z talerzami cross-cutter, agregat prosty, agregat ATL dla mniejszych gospodarstw w nowej, odświeżonej odsłonie, przedni agregat frontowy. Także jest to oglądać. To, od czego tutaj pan zaczął, to przede wszystkim trend, że te maszyny do uprawy bezorkowej, one tutaj wchodzą, jeśli chodzi o nowości, i pewnie popularność jest wśród rolników duża, prawda? Tak, dokładnie, zgadza się. No, mamy warunki, jakie mamy, polowe, czyli jest problem z opadami. Teoretycznie w Polsce suma opadów jest taka sama, tylko nie ma jej w okresie wegetacji, dlatego rolnicy szukają czegoś, co wykona uprawę szybko i zbytnio nie przesuszy gleby. Jeszcze tutaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie trochę więcej o tej maszynie do strip-tillu. Jakie tutaj są dane techniczne tego urządzenia? Znaczy, tutaj zaczynamy, tak, z tą maszyną. W tym momencie na targach prezentujemy maszynę 6-metrową. Każda jest wyposażona w niezależną sekcję, w której mamy rednicę do głębokiego spulchnienia, talerze do rozcięcia gleby, talerze do uprawy gleby. Możemy w niej zmieniać rozstaw w zależności do jakiej maszyny. Maszyna jest też wyposażona w przewody do podsiewu nawozu oraz posiada sprzęg, w którym może być spięta z dowolnym siewnikiem. Jakiego ciągnika potrzebujemy do tej maszyny? To po pierwsze, o jakiej mocy, no i po drugie, o jakiej kwocie tutaj mówimy w przypadku tego urządzenia? Jeśli chodzi o kwotę, to jeszcze się nie wypowiem w tym momencie, a ciągnik, no takie absolutne minimum, to jeśli mówimy o maszynie 6-metrowej, to 200 koni mechanicznych, bo prawdopodobnie będzie też mniejsza o szerokości 4,4 metra. Jest z nami pan Karol Sobański, przedstawiciel firmy. Panie Karolu, co wy dzisiaj prezentujecie tutaj zwiedzającym na Bednarach? Jak zawsze prezentujemy nasze produkty, które wytwarzamy w naszej firmie rodzinnej od 15 lat. To są przenośniki ślimakowe, mieszalniki do pasz, rozdrabniacze do pasz. Większość rzeczy, które tu prezentujemy, to są tylko pokazowe.
Oczywiście wszystko mamy do uzgodnień indywidualnych, także zapraszamy naszych klientów do rozmów, spotkań. Czyli tutaj można dopasować tak naprawdę te urządzenia pod konkretne zamówienia? Dokładnie tak. Mamy przedstawicieli dystrybutorów, którzy jeżdżą do klientów i rozwiązują tematy indywidualnie u każdego klienta i dostosowują rozwiązania do ich potrzeb. Taką nowością w tym roku na targach jest nasz mieszalnik wstęgowy z zbiornikiem nadmieszalnikowym, który wspomaga wydajność. Wydajność tego mieszalnika to jest około 10 ton na godzinę wydajności produkcji paszy. Drugą naszą taką produkcją indywidualną jest mlewnik dla drobiu, który uzyskuje wydajność około 8-9 ton na godzinę. To jest idealna struktura paszy dla drobiu, także zachęcam wszystkich hodowców drobiu do korzystania z naszej oferty. Wasza hodowla zostanie bardziej opłacalna dzięki zastosowaniu naszego urządzenia. Bogatą ofertę maszyn rolniczych na targach Agroshow w Bednarach prezentuje firma KUN. Jest z nami pan Andrzej Rębacz, przedstawiciel firmy. Panie Andrzeju, na co powinniśmy tutaj skupić się przede wszystkim? Witam serdecznie. Miło mi państwa gościć na tegorocznym Agroshow w Bednarach. Mamy wiele nowości, jak każdego roku. Jedną z takich bardziej istotnych jest nowy MDS 20.2, który jest wyposażony od tego roku w wagę. Rolnicy kładą nacisk dzisiaj na to, żeby precyzyjniej, dokładniej i bardziej komfortowo wysiewać nawóz i chcą oszczędzać pieniądze dzięki temu. Dlatego też firma Rauch zdecydowała się na wyposażenie świetnie już znanego modelu MDS w wagę, która pozwala na precyzyjne wysiewanie nawozu oraz likwiduje nam konieczność przeprowadzenia próby kręconej. Macie jeszcze jakieś inne nowości tutaj na stoisku? Tak, mamy w tym roku również nowy agregat uprawosiewny Venta 330, dedykowany do mniejszych ciągników, nawet do czterocylindrowych. Takiej maszyny szukali nasi klienci. Mamy również maszynę do koszenia traw, która pozwala nam układać ściętą trawę w jeden pokos. Też maszyna, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Z dużych maszyn mamy nowy przecząsacz GF serii 3 ciągniony oraz to już zupełną nowość w naszej gamie, maszynę, która jest dedykowana dla producentów ziemniaków. Jest to maszyna do obcinania łęcin ziemniaka. Jest z nami pan Marcin Sawczenko, przedstawiciel firmy AB Group, która również prezentuje swoje produkty na targach Agroshow w Bednarach. Panie Marcinie, co wy przywieźliście tutaj ze sobą do Bednar? Dzień dobry wszystkim. Ogólnie przywieźliśmy maszyny od uprawówek, posiewniki, po sieczkarnie, przystawki do kukurydzy, wozy paszowe, siewniki zarówno pneumatyczne, jak i zbożowe. Do tego mamy ładowarki teleskopowe na przegubach. O jakich markach maszyn tutaj mówimy? Marek mamy tutaj kilka, zaczynając od Ozdokena, czyli maszyny uprawowe, siewniki pneumatyczne, siewniki typowo zbożowe. Później będziemy mieli markę Fimax, gdzie pokazujemy na targach sieczkarnie, dodatkowo wozy paszowe oraz ładowarki. Kolejną marką będzie marka Toscano, z którą dziś przyjechaliśmy, z mulcherami, z bronami aktywnymi. Jeszcze mamy markę Harmac, którą przedstawiamy maszyny takie jak przystawki do kukurydzy i dodatkowo zgrabiarki dwukaruzelowe. Skoro już tutaj stoimy przy siewniku marki Ozdoken, to może trochę więcej opowie pan o tym produkcie. Jeśli chodzi o siewnik, który stoi za nami, jest to siewnik z nadbudowaną skrzynią oraz skrzynią dzieloną na materiał siewny oraz nawóz. W tym wypadku mamy dwie przekładnie. Jedna będzie dotyczyła wysiewu materiału siewnego, druga przekładnia będzie dotyczyła materiału nawozowego. Z przodu będziemy mieli aparaty wysiewające nawóz, z tyłu będziemy mieli aparaty wysiewające materiał siewny. I warto zwrócić uwagę na te aparaty, ponieważ w przypadku innych marek, jeśli chcemy ustawić te aparaty, musimy poprzykręcać śrubki. Tutaj mamy bardzo szybkie rozwiązanie, mamy zapadki, dzięki którym tak naprawdę siewnik możemy ustawić w minutę. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Skrzynia będzie miała pojemności w tym wypadku 950 litrów, 475 litrów na materiał siewny i 475 litrów na materiał nawozowy. Jeśli chodzi o ten model, mamy tutaj relice dwutalerzowe. W ofercie mamy również relice jednotalerzowe. W standardzie mamy hydrauliczne znaczniki rzędów, dodatkowo sterowanie ścieżkami technologicznymi i tak naprawdę siewnik jest w pełni wyposażony do siewu, także
brać, jechać i siać. O jakiej kwocie mówimy tutaj? Chcę znawać taką maszynę. To tak, jeśli chodzi o ten siewnik dwutalerzowy, kwota wynosi 51 tysięcy złotych netto. Natomiast mamy w ofercie jeszcze siewniki bez zielonej skrzyni na nawóz, dwutalerzowy w kwocie 43 900 netto oraz jednotalerzowy w kwocie 39 tysięcy złotych netto. Jedną z firm prezentujących swoje produkty na targach AgroShow w Bednarach jest producent maszyn firma ATMP. Jest z nami jej przedstawiciel, pan Jakub Kucharski. Panie Jakubie, co wy macie w swojej ofercie, co tutaj przywieźliście do Bednar? Tak, na naszym stoisku pojawiły się nowości. Stawiamy na coraz większe maszyny, są to agregaty Striptil. W naszej ofercie mamy wersje 3-metrowe, 4,5-metrowe oraz 6-metrowe. Tutaj dzisiaj prezentujemy wersję 3-metrową, która jest zawieszana oraz 4,5-metrową, która jest z wózkiem. Maszyny testowaliśmy około 4 lat przez rolników, którzy mieszkają w okolicach naszej firmy. Udoskonaliliśmy, zmienialiśmy tak, aby finalna wersja już była gotowa do sprzedaży i przede wszystkim do pracy. Takie maszyny pracują już, rozumiem, w polskich gospodarstwach. Więcej czy tylko w tych testowanych? Jak to wygląda obecnie? Sprzedaliśmy w tym roku około 25 sztuk w Polsce, jak i poza Polską. Jak na razie mamy same pozytywne opinie, maszyna się sprawdza. Wygląda to całkiem dobrze. Moduły nasze wyposażone są w hydroakumulatory, zmieniliśmy też talerze, dodane są też poliuretany. No jest to wszystko moim zdaniem dobrze zrobione. Tutaj mamy jedną maszynę, a co poza tym można znaleźć u Was w ofercie? Tak, ogólnie produkujemy pługi śnieżne, łyżki, szuflokrokodyle, łyżki do wózków widłowych. Kolejną rzeczą, na której się skupiamy, są przesadzarki. Również wprowadziliśmy do nowości najmniejszy model, ponieważ mamy jeszcze największą przesadzarkę, która waży około 1000 kg, przeznaczona jest właśnie do maszyn typowych powyżej 5 ton. Mamy też średnią, gdzie tutaj radzą sobie takie ładowarki w granicach 3 ton masy własnej oraz stworzyliśmy małą, gdzie mieliśmy duże zapytanie, jeśli chodzi o szkółki i przesadzanie małych drzewek, krzewów. A wprowadzamy ją, pierwszy raz jest teraz na targach, za chwilę pojawi się w sprzedaży, testy przeszła pozytywnie, więc myślę, że będzie to całkiem dobry i nowy produkt.